Padnij i powstań, wznieś się z popiołów. Ciężar swój dźwigaj, Chrystusie narodów. Jan Kazimierz, polski feniks z popiołów, bohater sienkiewiczowskiego potopu i jedyny król Polski, który z własnej woli przeszedł na emeryturę. Jak poradzi sobie w konkurencji z 7 innymi uczestnikami bitwy o tron w Teatrze Syrena? Szanse na objęcie tronu miał niewielkie, ponieważ był młodszym synem Zygmunta Wazy. Jak to w Rzeczpospolitej, jako królewicz nie miał zbyt wiele do roboty. Szkolił się w sztuce wojennej, bywał w Europie jako reprezentant brata Władysława IV. W 1638 roku Habsburgowie zaproponowali mu objęcie stanowiska wicekróla Portugalii. Niestety, po drodze dał się głupio aresztować Francuzom i na rozkaz kardynała Richelieu spędził 2 lata w więzieniu. Następnie wstąpił do zakonu jezuitów, a papież mianował go kardynałem. Kiedy jednak zmarł syn Władysława IV, Jan Kazimierz został głównym kandydatem do polskiego tronu i zrezygnował z duchownych godności. Królem został w momencie największej katastrofy w dziejach Rzeczpospolitej, tuż po wybuchu powstania chmielnickiego. Potem było już tylko gorzej. Przegrana w wojnie z Rosją i potop szwedzki. Kraj przeszedł na stronę wroga, od króla odwrócili się praktycznie wszyscy, a on sam uciekł z Polski. Na szczęście poddani opamiętali się i nasz Waza mógł stanąć na czele powstania przeciw Szwedom. Udało się ich wyprzeć z kraju, na co jednak tylko czekali Moskale, Kozacy i Turcy. Seria kolejnych wojen przyniosła ogromne straty terytorialne i wyniszczenie kraju. A kim był król Jan Kazimierz jako człowiek i polityk? Czy tylko pechowcem? Niestety wszystko wskazuje na to, że nie tylko. Był niesympatyczny, uparty, egoistyczny, krótkowzroczny, nie znał się na ludziach i brakowało mu politycznego wyczucia. Sprawiedliwie należy jednak przyznać, że na frontach wszystkich swoich wojen, głównie przegranych, walczył z podziwu godnym uporem. Odradzał się niczym feniks z popiołów i stawał do walki, osobiście dowodząc żołnierzami w kolejnych klęskach. Do czasu. Rokosz Lubomirskiego, czyli wojna domowa wywołana polityką, fatalną nawet jak na Jana Kazimierza, skończył się klęską królewskich wojsk w bitwie pod Mątwami. Zniechęcony monarcha złożył koronę i resztę życia spędził we Francji. Na godziwej emeryturze wypłacanej przez króla Ludwika XIV. Czy serię katastrofalnych klęsk politycznych i militarnych da się przekuć w artystyczny walor? Tego właśnie dowiecie się z występu Jana Kazimierza w bitwie o tron. Chwała zwyciężonym!